Przełom XV i XVI wieku to szczyt potęgi dynastii Jagiellonów w Europie. Od 1490 roku przedstawiciele tej dynastii panują na tronach Polski, Litwy, Czech i Węgier. Niestety w odróżnieniu od rywalizujących wtedy z Jagiellonami Habsburgów, Jagiellonowie nie potrafili realizować spójnej i wspólnej polityki zagranicznej. W 1506 roku na tronie w Polsce zasiadł syn Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt I, nazwany później Starym. Na początku jego panowania jednym z podstawowych problemów polityki zagranicznej był nadal nierozwiązany ostatecznie problem zakonu krzyżackiego. Mimo tego, że krzyżacy po drugim pokoju toruńskim byli zależni od Polski, to jednak ciągle szukali sojuszników w nadziei na odzyskanie utraconych w 1466 roku ziem, czyli Pomorza Gdańskiego, Warmii i ziemi chełmińskiej. Sytuacja zaostrzyła się, gdy nowy wielki mistrz zakonu, Albrecht Hohenzollern, zażądał od Polski zwrotu ziem zagarniętych w 1466 roku. To doprowadziło w 1519 roku do wybuchu wojny pomiędzy Polską a zakonem. Intensywne walki toczyły się do 1521 roku i zakończyły się podpisaniem 4-letniego rozejmu, czyli czasowego wstrzymania działań wojennych. Po zakończeniu walk Albrecht Hohenzollern przeszedł na luteranizm i ogłosił się świeckim księciem. To działanie nie spotkało się z przychylnością ani cesarza, ani papieża, dlatego Albrecht zdecydował się poprosić o pomoc niedawnego przeciwnika. W 1525 roku w Krakowie Albrecht złożył przed Zygmuntem uroczysty hołd lenny, który do historii przeszedł jako hołd pruski. Na mocy rokowań teren dawnego państwa zakonnego stał się świeckim, dziedzicznym księstwem dynastii Hohenzollernów pod nazwą Prusy Książęce ze stolicą w Królewcu. Do złożenia hołdu zobowiązany był każdy kolejny książę pruski. Drugim zagrożeniem dla państwa polsko-litewskiego była Moskwa. Jako cel polityczny stawiała sobie zjednoczenie pod swoim berłem wszystkich ziem ruskich. Idea ta siłą rzeczy była niezwykle niebezpieczna dla Litwy, której większość terenów stanowiły właśnie ziemie ruskie. W 1514 roku Moskwa zdobyła ważną twierdzę litewską Smoleńsk. Na odsiecz ruszyła armia polsko-litewska, która w bitwie pod Orszą pokonała wojska moskiewskie, powstrzymując dalsze podboje. Smoleńska jednak nie udało się odbić. W 1522 roku podpisano rozejm, na mocy którego Moskwa utrzymała wcześniejsze zdobycze. W 1548 roku zmarł Zygmunt Stary, a na tronie zasiadł jego syn Zygmunt II August. Polska za rządów tego władcy włączyła się do walki o dominację w północnej części Morza Bałtyckiego. Osią konfliktu były Inflanty, czyli obszar dzisiejszej Łotwy i Estonii, które w średniowieczu były siedzibą zakonu kawalerów mieczowych. Zakon ten poszedł tą samą drogą co krzyżacy, czyli zamienił się w świeckie księstwo. Jego teren był w obszarze zainteresowania Szwecji i Danii, które rywalizowały o prymat na Bałtyku, Rosji, która dążyła do zdobycia dostępu do morza oraz Rzeczpospolitej. W 1563 roku doszło do wybuchu wojny, w efekcie której po 7 latach walk doszło do podziału Inland. Największą część z Rygą otrzymała Polska. Szwecja przejęła Estonię, a Dania – wyspy na Bałtyku. Rosja, największy przegrany, będzie starała się w późniejszych latach osiągnąć swoje cele.